Dzień dobry, kochani. Mamy dzisiaj pierwszy dzień wiosny kalendarzowej. Wszystkie drzewa dzisiaj mokre, bo pierwszy dzień wiosny przywitał mnie właśnie deszczem. A ja rozpoczynam, kochani, dzisiaj moją wędrówkę, 30-dniową wędrówkę. Przez życie, znowu przez życie, z jakąś tam transformacją, która się pojawi. Takim przewodnim tematem, kochani, przez te 30 dni będzie zaufanie do życia. Zaufanie do życia, w zaufaniu do życia. Żeby iść i wierzyć w to, że to, co przychodzi, jest tym najpiękniejszym, najlepszym i najbardziej oczekiwanym przez nas. Nawet jeżeli tego nie wiemy. Wczoraj o 22:00 z haczykiem przywitała nas astronomiczna wiosna, a dzisiaj kalendarzowa wita nas, kochani, deszczem. Mnie wita deszczem, bo was niekoniecznie, ale mnie wita deszczem. Ja dzisiaj idę już pod parasolką. Jestem zupełnie z innej strony niż zawsze, bo jak to mówię, zawsze to, co priorytetowe. Także byłam wysłać kolejną partię książek do Belgii, do Niemiec. To znaczy się tutaj w Niemczech. Także już, Litko, kochana, nie denerwuj się, kochana. Jak dzisiaj poszła, to może za 2 dni będzie u ciebie. U Bożenki, u Andrzeja, u Anetki, u Anielki. Kochani, tak, poszła kolejna partia mojej książki. To jest miłość. Zaraz się odwrócę. Chciałam wam jeszcze tutaj pokazać, jak zielono i jak wiosennie jest u mnie. Jak zielono i jak wiosennie. Żółto od forsycji. Forsycja jest jadalna. To jest teraz ten czas, kochani, żeby zbierać forsycję. Suszyć, no ale nie w taki dzień jak dzisiaj. I na herbatkę. Zawsze czekam do każdej wiosny, a potem ta forsycja u mnie tak szybko przekwita, że nie zdążam po prostu tego zrobić. A w tym roku to opóźnienie, które się pojawiło, no chyba z jakiegoś powodu się pojawiło, żebym mogła zebrać kwiaty forsycji. Tak to teraz witam was z tej strony. Troszkę zmoczona deszczem, ale radosna. Ja wracam z poczty, więc jeszcze jestem w butach, ale zaraz jak tam wskoczę na moje pola i łąki, na moje ścieżki, za chwileczkę zdajemy buty. Będę miała dzisiaj mokre nogi, obłocone, bo cały czas pada. Jak ja będę nagrywała, niosąc telefon, parasol i buty, jakoś sobie poradzę, zawsze sobie radzę. Czekam na te 30 dni, na te moje wędrówki, żeby można było pójść znowu sama ze sobą. Czasami w lęku, czasami w smutku, czasami w radości. Ale takie to jest życie, tak? Trzeba iść. Bez względu na to, co się wydarza, trzeba iść i doświadczać tego, po prostu doświadczać. Straszne błoto. Nie zdjęłam jeszcze bucików. Zaraz pewnie to zrobię. Straszne błoto. Przestało padać. Taka cisza dookoła. I kolorowo. I śpiewają ptaki. Ten śpiew jest po prostu zniewalający. Zniewalający jest ten śpiew. Można tak iść zasłuchanym i nic nie mówić. Po prostu nic. Można iść i nic nie nagrywać. Oj, patrzcie, mam serce. Na śmietniku. Mam wymalowane serce. Też tak macie? Że czasami boicie się iść. Po prostu. Nie wiadomo skąd. Przychodzi ten lęk. Żeby stanąć. Tak właśnie pomyślałam sobie, że to moje maszerowanie w tym
tym roku w zasadzie, no nie w tym roku, bo w tym roku już było też i zimowe, na przełomie grudnia i stycznia. Ale to wiosenne, takie rozpoczynające nowe życie. Żeby było właśnie pod takim hasłem zaufania do życia. Żeby iść z odwagą. Bo tak naprawdę kiedy rodzi się odwaga, kochani? Kiedy rodzi się odwaga? Nie wtedy, kiedy dostajesz rozwiązanie. Tylko wtedy, kiedy idziesz i go szukasz. Wtedy, kiedy idziesz i go szukasz. Mamy tutaj gniazdko. Wtedy, kiedy wychodzę, kiedy moja strefa komfortu zostaje z tyłu, a ja idę bez względu na lęk, bez względu na ból, bez względu na obawę, bez względu na ludzi, na ich opinie, wtedy się buduje odwaga. Ona sama nie przyjdzie, nikt jej nam nie da. Trzeba iść. To jest ta ścieżka, którą miesiąc temu pokazywałam Wam, jak kwitły mirabelki. Specjalnie tędy wracam z poczty, żeby można było zobaczyć, czy się coś zmieniło, czy te zimne dni, które były, zrobiły szkodę. Widzę, że jest biało. Wy chyba też widzicie, że jest biało. Bardzo biało. Tam już jest magnolia. Podejdziemy też tam. Tam już jest magnolia. Pięknie rozwinięta. Może jak wyjdę z tego błota tutaj, to zdejmę buty. Muszę oporządzić się z parasolką, schować ją do plecaczka i wtedy mogę maszerować już na bosaka. Ale najpierw tutaj do mirabelek, kochani. Dojdziemy zaraz do mirabelek. Weźcie to wiosenne wyzwanie ze sobą. Niech każdy weźmie swoje serce. Niech każdy weźmie i idzie. Idzie z tym zaufaniem do życia. Nie musicie 30 dni. Idźcie 10. Idźcie 7. Idźcie 3. Jeżeli ktoś nie umie, od razu 30. Patrzcie, jakie piękne kolory. Jak ktoś nie umie od razu 30, to niech robi pojedynczo. Niech zrobi jeden, a na drugi dzień wstanie i powie, robię drugi. Potem robię trzeci, robię czwarty, robię piąty. W zaufaniu do tego, co przychodzi. Wtedy staniemy się bardziej uważni. Będziemy patrzeć, kto się pojawia na naszej ścieżce. Dlaczego pojawiają się bóle? Dlaczego pojawiają się lęki? Dlaczego ciało się kurczy w tym, a nie w tamtym miejscu? To jest piękne doświadczenie. Piękne. I za każdym razem jest inne. Za każdym razem jest bardziej głębokie. Bardziej czasami boli. Zobaczcie tutaj. Kwiatów pełno. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Myślałam, że po miesiącu już tych kwiatów nie będzie. No nie ma już w niektórych miejscach tutaj, ale tutaj jeszcze są nowe, piękne. Nowe i piękne. Buty i tak już mokre, bo idę tutaj po tych trawach. Idę. Idziemy teraz trochę przodem, kochani. Ja idę trochę przodem do Was. Inaczej się idzie, inaczej się rozmyśla, patrząc w ekran, patrząc w kamerę. Zupełnie inaczej jest, jak idę za. Bo przychodzą te takie rozmyślania, jak ja to mówię na tej mojej ścieżce. Przychodzą rozmyślania, stąd jest mi łatwiej patrzeć gdzieś daleko, niekoniecznie tam. Dojdziemy jeszcze do magnolii, bo to taka moja królowa wiosny. Chciałam rozpocząć inaczej, zupełnie inaczej. Chciałam rozpocząć to moje maszerowanie. Chciałam pójść, kochani, pod tunel i zobaczyć wschód słońca, ale przy tej pogodzie to marne szanse. Marne szanse, żeby słonko weszło pod wiadukt. Stąd to moje maszerowanie. Dzisiaj zaczynam od parku, bo to najbliżej, bo to pierwszy dzień. Bo to jeszcze zmęczenie po podróży. No nie jestem jeszcze zupełnie wypoczęta, bo
bo tyle rzeczy zawsze się dzieje na wyjeździe, tyle rzeczy się dzieje, że człowiek potrzebuje tego swojego miejsca, tych swoich miejsc, wyciszanek, żeby dojść do siebie. Teraz Wam odwrócę na magnolię. Jeszcze trochę. I tak właśnie w zaufaniu do tego, co się pojawia. W zaufaniu. Trzeba zacząć pytać, czy to moje, czy nie moje. Czy to teraz, czy to z okresu dzieciństwa, czy to się pojawiło. Jaka część mnie jeszcze nie jest ukochana? Jaka część mnie woła? Czy to woła ta mała Małgosia, ta malutka taka, gdzieś tam może odrzucona? Może trzeba ze sobą rozmawiać, trzeba pytać, w którym miejscu jest jeszcze ten ból? W którym miejscu? I idąc z tą świadomością, z tą uwagą, nie mówię, że macie być 24 godziny w uwadze, ale ten czas, kiedy jesteście dla siebie, kiedy bierzecie to wyzwanie do swojego serca po to, żeby móc coś odszukać. Bo to są ważne rzeczy. Wyłączę na chwilę, bo przede mną pani z pieskiem, a te reakcje ludzi są różne. Doszliśmy, kochani, pod magnolię. Piękna. Piękna i wysoko. Trudno pokazać te piękne pąki. Takie łatwe. No ale jest. Pięknie kwitnie. Na razie są jeszcze pąki, ale za parę dni, jak będzie tak ciepło, no to ona już będzie rozkwitnięta. Ta przed moim domem, biała. Jest już pięknie, cała w kwieciu. Salutka. Tak sobie spaceruję. Patrzę, które drzewa w parku zostały wycięte. I tak patrzę, a tutaj sobie coś leży. A znalazłam jakiegoś żółtego, nie wiem, słonia. Czy co to ja tutaj znalazłam dzisiaj, kochani? Szukajcie, a znajdziecie. Co to jest? Ha! Znalazłam takiego jakiegoś dziobaka. Znalazłam. Wow. Idę się rozglądam. Rozglądam po parku, co się zmieniło. Te drzewa, które były pozaznaczane. Już ich nie ma. Bateria szybko spada, bo zrobił się taki bardzo zimny jakiś zimny wiatr. Słonko, o tam, zobaczcie. Tam gdzieś, o, schowało się. Ja to teraz będę miała kolejne znalezisko. Przez te 30 dni wszystkie znaleziska tak sobie założyłam, że wszystko, co znajdę, podniosę i zabiorę. I zobaczymy po 30 dniach, ile informacji i jakich informacji do mnie przyszło. Nie mogę Wam nie nagrać tego śpiewu ptaków. Ale tak musielibyśmy iść zupełnie w ciszy. Ja już jestem, kochani, cała ubłocona. Ale idę. Skoro maszerowanie na bosaka, to na bosaka. Idę w zaufaniu, że to, co przychodzi, jest tym najlepszym. Słyszycie ten śpiew? Jest pięknie. Tyle, kochani, z pierwszego dnia. W zaufaniu do życia. Ufajcie też. Wow, jaka miękka trawa, jaka błotnista, wow, ile błotka. Nie mam Wam jak pokazać, bo sobie dzisiaj inaczej zrobiłam kamerę przy pierwszym ujęciu i tak już ją trzymam. I tak będzie inaczej, pozostanie właśnie w tę stronę. O tak, będzie większa panorama, będzie mniej Małgorzaty, a większa panorama. Idziemy gdzieś na huśtawkę, pada deszczyk, cały czas kropi, ale nie wyciągam już parasolki. Ona tam sobie zajęła miejsce w plecaczku i niech jest. Są kałuże, będzie gdzie opłukać nogi, ale tak fajnie.
po zielonej, miękkiej trawie. Można się przejść. Super. Tu też wycięte piękne drzewo. O, powycinane trochę, powycinane. No i fiołki, wszędzie pełno fiołków. Ale odwrócę. Fiołeczki pięknie pachną, nie będę zrywać. Chociażby tak fajnie było przy nozdrach poczuć ten piękny fiołkowy zapach. Buty umorusane całe w błocie. Nogi też, o. Jeżeli to będzie można zobaczyć, to popatrzcie, jak fajnie w błocie. Ubabrane nogi. Ubabrane. Ale jak sobie pochodzę tutaj po trawie, to one się wymyją, wyczyszczą. O, siądę sobie tutaj. Może nie siądę, ale wypłuczę sobie nogi, żebym mogła założyć buty. I tyle, kochani, chyba na dzisiaj. Bo to zaczęło znowu padać. Znowu zaczęło padać. A ja chciałabym jeszcze sobie tutaj trochę pobyć, więc schowam telefon i pobędę sobie jeszcze tutaj, bo dzisiaj trochę, no nie było to aż tak bardzo długo, no już jest po półtorej godzinki, ale to jeszcze, jest tak pięknie i tak śpiewają ptaki, że człowiek bardzo chętnie posiedzi jeszcze tutaj na świeżym powietrzu. Będę nabierała zaufania do życia, kochani, czego Wam życzę w tym pierwszym dniu mojego wyzwania. Nabierajcie zaufania do tego, co do Was przychodzi. Idźcie za głosem serca i róbcie to, co kochacie. I wcale nie musicie być najlepsi, wcale nie musicie być piękni, wcale nie piękni, wszyscy jesteśmy piękni. Tylko ten nasz standard piękna został tak skrzywiony poprzez system, że nie zauważamy tego, co w nas jest piękne. Chcemy się przypodobać zawsze komuś i czemuś. No, dziobak mój znaleziony w kieszeni. Tyle na dzisiaj z pierwszego dnia. Zapraszam jutro na siódemkę. Temat się jeszcze nie urodził, ale może coś po drodze przyjdzie. Coraz mocniej pada, jak widać po kałużach. Także zamykam to oczko i do jutra, kochani buziaki.